Okej, okay, a teraz pozwólcie, że będę się jarała książką, bo książka to jest coś, co po prostu kocham nad życie. Oczywiście pomijając całą moją rodzinkę, ale zobaczcie, wygrałam to u pewnej dziewczyny na Instagramie i najpierw sprawdźmy prezenty. Dziękuję za udział w rozdaniu. No i mi się przykryło. Marika. Mogę źle przeczytać? Ner? Nie wiem. Nerc? Jeżeli źle przeczytałam, to proszę mi powiedz. Ale cóż to jest? Herbatka. Poczekajcie, zobaczę zapach. Ale mega owocowo pachnie, ale super, zobaczcie. No na niebiesku, na niebiesku. Ale mega, ja kocham wszystko, co jest niebieskie, tak się tym po prostu jaram. W ogóle tak rzadko ostatnio cokolwiek wygrywałam, że... Wow. Egie. Nie wiem, jak to przeczytać. Usiądź wygodnie i zrelaksuj się w towarzystwie Grigori i Katryny. Monika, chyba nerd właśnie się nazywa. Widzicie, ja to jestem normalnie. No aż mi za siebie wstyd po prostu. Ale zaraz, może ona też tak pachnie. No tak. Ale czad. Ale super. Ale ona mega pociągająca jest. Jeny, jakbym... Jakbym wąchała tęczę. Wybaczcie, że tak to określam. Ale taki zapach fioletowo-fiołkowy. Wiem, że ja to dziwnie zawsze określam te zapachy, ale... Nie no, ja się muszę dzisiaj napić, koniecznie. O Matko Święta. Poczekajcie, coś jeszcze tu... O, właśnie mówię coś tu. Dziękuję za udział w rozdaniu. Monika Nerc chyba. Kurde, ale wdopa. Zaraz muszę to sprawdzić. Normalnie masakr. Zapomniałam, jak się ta dziewczyna nazywa. Mamy herbatkę o mlecznym aromacie. Będziemy odpoczywać. No oczywiście, że będziemy. No i jak tu zrobić sobie tą herbatkę? Ja to normalnie na pamiątkę sobie zostawię. Tej mam dużo, to tą zaraz będę pić. Tu w sumie też nie jada, też się napiję. A, będę miała ekscytujący wieczór. No i tak, poczekajcie. Muszę tutaj, żeby tylko nie przeciąć książki, no bo przecież ja bym zawał miała, matko. Wiem, co do końca życia tego nie wybaczyła, bym książkę uszkodziła. Wiem, świruję, ale ja po prostu tak kocham książki. A wiecie dlaczego? Bo to jest po prostu coś mojego. U mnie w domu troszkę czyta córka najstarsza. Mała też się strasznie zabiera za książki. No ale, ale, ale... Dobra, pokażę wam, czy wszystko, wszystko. To jest po prostu coś wielkiego dla mnie z czytaniem. Jest! Dziedzic spod ziemia. Pocałunek diabła. Część druga. Monika Nerc. O matko. A czemu ona się tak samo nazywa, jak tu wszędzie? O, nie mówcie, że to jest autorka, a ja taką wtopę zrobiłam. O ja, z życzeniami, aby chwile spędzone wraz z Gregorem oraz Katriną przyniosły wiele niezapomnianych wrażeń. Serdeczne pozdrowienia, Monika Nerc. Teraz to mam wtopę miesiąca. Normalnie show. Wygrana w rozbalaniu. Uwielbiam czytać. No i teraz się wydało, no. Uwielbiam czytać na Instagramie, tak się ta dziewczyna nazywa. Jezu, ale siara ze mną. Jaki ze mnie burak. Masakra. Właśnie to jest ta dziewczyna. Zapomniałam, jak ona się nazywa. No taka wtopa robić w ogóle filmik, zapomnieć, jak się nazywa ta dziewczyna. Czyli książeczkę sprezentowała właśnie ta autorka. Nie no. Ja to jestem wielka, słuchajcie. Ale zakładki? Mam dwie zakładki. Jej. Matko, to jest tom drugi. Ło, to ja muszę lecieć po pierwszy. Teraz już przynajmniej wiem, jak się nazywa autorka. Ale wtopa, ale wtopa. Nie no, słuchajcie, to czyli te wszystkie prezenty są właśnie od tej Moniki, czyli więc chyba ona mi wysłała tą paczuszkę. Nie no, ja teraz już nie wiem, co ja mam zrobić, wiecie co? Teraz to się dopiero wkopałam po prostu we wszystko. Na pewno wiem, że właśnie wzięłam udział w rozdaniu, uwielbiam czytać i tam u tej dziewczyny wygrałam. Jest to super przemiła dziewczyna, co jakiś czas ma rozdania, w ogóle jak ona recenzuje książki, to aż chce się to po prostu czytać. Nie ma czegoś takiego, że macie suche fakty, tylko ona po prostu pisze tak, jakbyście czytali powieść. Więc ja
Jeszcze raz Wam pokażę. Mega do niej zachęcam. Uwielbiam czytać. Jeszcze nie sprawdziłam, czy jest na Facebooku, ale wiem, że na pewno jest na Instagramie. Mega książeczka. Oje. Oj, widzę, że troszeczkę mniejszy druczek, ale jest sporo tych. Sporo rozmów widzę. Czyli będzie się czytało. A zaraz, zaraz. Czy ona tu potrenowała? Nie, nie widzę. Ale czad. Teraz to mi się dopiero zrobiło gorąco, słuchajcie. No wtopa miesiąca po prostu. Czysta wtopa miesiąca. Ale jestem tak tym wszystkim zachwycona, że normalnie nie mogę. Tyle prezentów. I ja tak naprawdę teraz nie wiem, czy to od autorki, czy to od tej dziewczyny. Chociaż paczkę wygrałam od tej dziewczyny, więc na pewno to jest od niej. Więc dlaczego to piszę, że od tamtej? Dlaczego ja taka jestem nierozumna? No i teraz pięknie. Ja się tak po prostu jaram tą książką, że już w ogóle nawet nie wiem, co mówię. No ale po prostu pamiętały, że moje to jest niebieski kolor. Wszystko, co niebieskie jest kochane, tu też mamy na niebiesko. Mamy gorącą część, no ale nie, no ja teraz koniecznie muszę zdobyć pierwszą. No przecież ja nie wytrzymam. Ale czad. Boże, jak ja kocham zakładki. Nawet nie macie pojęcia, jak się jaram tymi zakładkami. Dobra, bo ja się jaram już prawie przez 7 minut, okej. Pozwólcie, że się teraz będę jarała w samotności. To się z Wami żegnam. Pa, pa.